radykalnie zmieni miejsce w tej przestrzeni. Radykalnie to oznacza stanie zupełnie gdzie indziej. Jak ktoś stoi tu, to idzie tam. Jak ktoś stoi tam, to idzie tu. I robimy to na moje 3-4. I będziemy liczyć od zera wszystko jeszcze raz. To uwaga. 3-4. Bawcie się dobrze! Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Ten odcinek powstał we współpracy podcastu o teatrze z Teatrem Miniatura w Gdańsku. W dzisiejszym odcinku wracamy do kwestii teatru dla młodszego widza. Jak pewnie pamiętacie, w odcinkach podcastu o teatrze do tej pory rozmawiałyśmy o teatrze dla młodzieży oraz o teatrze dla najnajów, czyli dla tych najmłodszych widzów. No i została nam bardzo duża część do zagospodarowania pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. I dzisiaj trochę właśnie będziemy to robić, dlatego że będziemy rozmawiać o teatrze dla przedszkolaka. I to jest bardzo zróżnicowana grupa wiekowa, to jeszcze zaraz się dowiecie, powiedzą o tym nasi eksperci, ale też bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można z nią pracować. Jeżeli śledzicie nasze media społecznościowe, to mogliście zobaczyć, że ostatnio z Kasią byłyśmy w Gdańsku, ale nie pojechałyśmy tam po to, żeby kąpać się w morzu, aż tak szalone nie jesteśmy, ani po to, żeby zbierać muszelki i bursztyny, ale pojechałyśmy tam, żeby obejrzeć prezentację w ramach tegorocznej edycji projektu Sztuka się robi. Dzięki temu, że otrzymałyśmy zaproszenie od Teatru Miniatura, mogłyśmy nagrać na miejscu fragmenty dźwiękowe, które usłyszycie w dzisiejszym odcinku. A o tym, na czym polega ten projekt, opowie Wam Agnieszka Kochanowska, czyli kierowniczka literacka Teatru Miniatura w Gdańsku. Sztuka się robi jest projektem rezydencji artystycznych dla twórców zajmujących się teatrem dla dzieci. I przebiega w takich dwóch etapach. Pierwszym etapem jest właśnie konkurs na koncepcję spektaklu dla dzieci. W tym wypadku od dwóch edycji właśnie była pierwsza, a teraz mamy drugą. Centrum zainteresowania są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, więc był konkurs na koncepcję spektaklu dla dzieci od 3 do 6 lat. I po wyborze tych koncepcji przez jury zapraszamy do Gdańska na tydzień kolektywy artystyczne, które właśnie testują te swoje koncepcje we współpracy z publicznością, z dziećmi, ponieważ współpracujemy z przedszkolami. I później po tygodniu takiej pracy artystycznej z dziećmi pokazują to, co im, że tak powiem, wyszło. Nie są to gotowe spektakle, są to takie szkice czy działania performatywne, które w jakiś sposób najlepiej oddają tą ich koncepcję, to w jakim kierunku chcą zmierzać. I takie pokazy odbywają się w tym roku przez jeden dzień. Wszystkie trzy kolektywy pokazują te swoje działania właśnie w sobotę, ale też te działania są budowane podejściem takim edukacyjnym, działaniami czy jakby takim sposobami na jakiś feedback od widowni i też Justyna Czarnota, która jest prowadzącą całe to wydarzenie, cały ten dzień, też stara się rozmawiać właśnie z widownią, troszeczkę się dowiedzieć, jak te koncepcje, jak te działania działają, jak się, no nie wiem, nie chcę używać słowa, jak się podobają, w każdym razie jak są odbierane, czy działają właśnie, czy nie działają. Agnieszka Kochanowska opowiada nam też o tym, jakie są cele projektu. No ten projekt był wymyślony po to, żeby wprowadzić jakąś zmianę w teatrze dla dzieci, czy jakby zbliżyć go do takiego nowoczesnego myślenia o twórczości dla dzieci. Bo to podejście się zmienia, a niektóre formy pozostają cały czas i akurat teatr dla przedszkolaków może być takim dobrym przykładem, dlatego że często jest właśnie robione w taki dosyć schematyczny sposób. Przyzwyczailiśmy się do pewnych form, do właśnie takich bajek czy schematów, a nam zależy na tym, żeby poszukać innych form i innych sposobów opowiadania i przede wszystkim innego sposobu na kontakt z tą widownią, żeby ten kontakt był bardziej bezpośredni. Tak, ja myślę, że definiuję to podobnie, że szukanie nowych form teatru dla przedszkolaków jest ważne. Mówi Justyna Czarnota, pedagogiczka teatru, a w tym projekcie opiekunka procesu osób w kolektywach, które tworzą pokazy końcowe prezentowane w sobotę na finale. Może szczególnie dla mnie jest ważne z takiej perspektywy, że to jest, wydawałoby się, taki wiek, to między 3 a 6 lat, kiedy bardzo często można przyjść do teatru, więc powinno być bardzo dużo spektakli dla dzieciaków w tym wieku. I ogólnie tak jest zapotrzebowanie biur obsługi widza. Natomiast moja obserwacja jest taka, że osobom pracującym, reżyserom, reżyserkom nie jest łatwo przygotować spektakl dla tej grupy wiekowej. I wiele głosów takich do mnie dociera, że nawet jeżeli ktoś zamierzał
zrobić spektakl dla 5-latków, to jakby w toku produkcji to się jakoś nie udawało i ten wiek osób na widowni się podnosił. I wydawało mi się takim ciekawym zagadnieniem i zadawałam sobie pytanie, jak jest, z czego to wynika i jak to może funkcjonować. Ten mój kierunek myślenia jest taki, że może po prostu możemy się uważnie przyjrzeć dzieciakom w tym wieku, zobaczyć ich dynamikę i też zobaczyć, czy to na pewno jest tak, że niczego ambitnego dla dzieci w tym wieku nie da się zrobić, bo tak się mówi, nie? Że trzeba bardzo proste komunikaty wtedy budować, bo właściwie starsze dzieci są w stanie zrozumieć jakąś metaforę, przesłanie, a takie przedszkolaki, to czy to na pewno. I jak rozmawiałyśmy z Agnieszką i z Asią Żygowską, bo tak we trzy najpierw rozmawiałyśmy sporo o tym, to zadawałyśmy sobie takie pytanie, czy jak ludzie zaczęliby się spotykać z dzieciakami w tym wieku, to nie mieliby też sami więcej rozpoznań, nie? No bo im częściej się widujesz, no to tym więcej, nie wiem, z takich stereotypowych poglądów może sobie po prostu rewidujesz, bo ja przyznam szczerze, że ja uważam, że można robić super spektakle dla dzieciaków w tym wieku i że właśnie to, żeby nie myśleć podwójnym kodowaniem, metaforami, tylko pomyśleć sobie, co mogę zrobić prostego, ale nie wiem, poruszającego, otulającego w czułości, czy w ogóle takiego angażującego dzieci, no to jest po prostu super postawione pytanie. Jedna sprawa. A drugą moją myślą, która mi towarzyszy przy tym projekcie, jest to, że rozumiem, że osoby zarządzające, myśląc o tym widzu 3 do 6, raczej myślą o dużych scenach. O tym, że skoro dzieciaki w tym wieku przychodzą do teatru, no to jest taka potrzeba, żeby produkować spektakle, które po prostu się będą sprzedawać. I myślę sobie z drugiej strony, że ten projekt Sztuka się robi pozwala sprawdzić, czy to jest jedyna droga. Bo sama uważam, że raczej ten trend w budowaniu nowych formatów teatru dla dzieci odchodzi od tego, żeby zrobić coś, co można oglądać, a raczej robić jakieś formaty, które pozwalają na rodzaj aktywnego udziału, partycypacji, w ogóle są w bliskim kontakcie z widownią. Więc można sobie przesunąć to zainteresowanie na taką optykę, okej, mam, nie wiem, jedną grupę przedszkolną, dwie grupy przedszkolne, trzy grupy przedszkolne, jak się to zmienia, kiedy myślę o poszczególnych dzieciakach, a nie o całej wielkiej widowni i czymś do sprzedaży, więc no, z tej perspektywy takie mi się to wydaje po prostu ważne. Jak już wspominałyśmy, projekt Sztuka się robi jest dedykowany widowni przedszkolnej i zanim opowiemy wam o naszych wrażeniach z tych przedstawień, które widziałyśmy, z tych projektów, które oglądałyśmy w czasie naszego dwudniowego pobytu w Gdańsku, to chciałybyśmy, żeby ktoś bardziej kompetentny niż my opowiedział wam o tym, na czym w ogóle polega i jaka jest specyfika widowni w tej grupie wiekowej i poprosiłyśmy Justynę Czarno też, by właśnie o tym wam opowiedziała. Jak patrzysz na 3-latki, to myślę sobie, że można pomyśleć o tym bardziej przez kontekst teatru najnajowego, to znaczy bliski kontakt, abstrakcyjne historie, asocjacyjne, takie skojarzeniowe budowanie dramaturgii, a im wiek widza starszy, tym bardziej dzieciaki mają rozpoznane, czy tym bardziej ciekawią się światem. Więc wszystkie aspekty świata, które są podejmowane też po prostu w różnych momentach w przedszkolach, typu, nie wiem, rośliny, gleba, zwierzęta, pogoda, ale też takie rzeczy, nie wiem, jak ustrój polityczny, demokracja, czym jest, jak funkcjonuje, to są takie tematy, które je po prostu interesują, no bo to są rzeczy, z którymi oni się spotykają w przedszkolu, nie? Czy w domach, jako jeden z kontekstów i które już zaczynają rozumieć. Myślę sobie, że też taki wątek jak, nie wiem, rozpoznawanie i budowanie prostych historii, albo litery i w ogóle nauka liter jako jakaś taka fascynująca przygoda. Nauka swoich emocji. To są takie tematy, które naprawdę są interesujące dla dzieci. Ale bardzo chcę to powiedzieć i uczulić na to, że jedną rzeczą są interesujące tematy, albo tematy obecne w przedszkolu, a drugą rzeczą jest adaptowanie czy przygotowywanie scenicznych rzeczy inspirowanych tymi tematami, nie? Bo na przykład takim tematem, który jest super popularny dla dzieci w tym wieku, czy jakoś jest ważnym tematem dla dzieci w tym wieku, no to jest temat, nie wiem, segregowania śmieci, że wszyscy to robią, nie? Albo temat właśnie rozpoznawania swoich emocji, albo temat rezygnowania z nocnika na przykład jest zagadnieniem, albo temat mycia zębów, albo temat sprzątania pokoju. I moje pytanie jest takie, jeżeli tak jest i wszyscy tym dzieciom nieustannie tłuką do głowy, jak mają się zachowywać, to czy na pewno teatr musi dokładnie w tej samej sprawie występować?
I ja na przykład sądzę, że nie musi. Że nie musimy szukać atrakcyjnego sposobu na powiedzenie o tym, jak porządkować śmieci. Rozumiem, że jest taka pokusa, no bo teatr jest nową formą, tak? Taką formą niecodziennie obecną. Ale myślę sobie, że są takie tematy, o których trudniej się rozmawia. Ja na przykład uważam, nie wiem, o czułości się trudniej rozmawia, o empatii się trudniej rozmawia, o pięknie otaczającego nas świata, o tym, dlaczego fajnie być z drugim człowiekiem, ale dlaczego to jest takie trudne. W przedszkolu to jest naprawdę radykalnie kłopotliwa sytuacja. Dlaczego nam jest trudno być z innymi dzieciakami? A dlaczego nam jest trudno być z osobami dorosłymi? Jak to jest, że każdy z nas ma inne potrzeby i można to jakoś uszanować? To nie jest tak, że dzieciaki radykalnie nie interesują się tym samym, czym my się interesujemy. Odwrotnie. Naprawdę warto byłoby sobie zadać pytanie, czy bardzo chcesz na scenie zobaczyć spektakl o rozliczaniu pitów? Albo o czymś równie ekscytującym z takiej perspektywy dorosłego. No, ja na przykład nie chcę, no. Rozumiem, że już rozliczanie pitów teraz się dzieje, wiesz, elektronicznie i to nie jest tematem, ale to trochę prowokująco zadaję pytanie, nie? Że są takie rzeczy, jakby, że wiemy, że one są użyteczne, ale że, no może jednak już je znamy, nie? Jest takie przekonanie, że w różnych formach trzeba dzieciom przekazać jakąś mądrość, którą one naprawdę znają. O, przechodzenie przez pasy jest taką super mądrością też, nie? No okej, okay, ale to jest o tym, że nikt im tego nie powiedział, czy to jest o tym, że my w teatrze mówimy im o tym 10. raz? Kasiu, ty już w zeszłym roku miałaś okazję obejrzeć prezentację w ramach pierwszej edycji projektu Sztuka się robi. I czy mogłabyś opowiedzieć mnie i osobom, które nas teraz słuchają, jak ci się podobało, jak pamiętasz tę pierwszą edycję, co wtedy widziałaś i generalnie jak to wszystko wyglądało? Ja bardzo dobrze wspominam zeszłoroczną wycieczkę do Gdańska. Też z tego względu, że muszę się trochę do tego przyznać, nie bywałam zasadniczo wcześniej na festiwalach sztuki dla dzieci. Trochę się to zmieniło właśnie po tym doświadczeniu Sztuka się robi, ponieważ mogłam zanurzyć się w świat, którego wcześniej nie znałam, poznać nowe formy teatralne, no i też zobaczyć, jak w ogóle to wyzwanie robienia teatru dla dzieci uruchamia gdzieś zupełnie inny rodzaj tej wyobraźni przestrzennej, wyobraźni narracyjnej. I było to dla mnie w ogóle bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Jak to wyglądało w zeszłym roku? Było kilka różnic, ja się tutaj nie będę nad nimi bardzo rozwodzić, bo mam wrażenie, że one są drobne. Na przykład, no właśnie, w zeszłym roku oglądaliśmy 5 prezentacji, w tym roku oglądaliśmy 3, ale było to po prostu łatwiejsze, gdyż Teatr Miniatura dysponuje po prostu 3 przestrzeniami. To, co pamiętam z zeszłego roku, to chyba najsilniej ten spektakl, ten projekt spektaklu, który w tym roku zmienił się w już duży spektakl, o czym jeszcze opowiemy. I też pamiętam taką swoją duże zainteresowanie w ogóle tą formą pracy, kiedy to instytucja daje zespołom twórców, twórcom możliwość stworzenia jakiejś próby właśnie, tak? Że to nie powstają gotowe spektakle, tylko powstają takie półgodzinne ich zapowiedzi, które dają możliwość sprawdzenia pewnego pomysłu, sprawdzenia sposobu pracy nad tym pomysłem, a także w następnym kroku dyskusji nad tym, co się udało stworzyć w czasie takiej rezydencji. I dla mnie to też jest jakiś taki bardzo ciekawy sposób teatralnej pracy, jakby dzielenia się przestrzenią, dzielenia się zasobami instytucji oraz tworzenie takiej sytuacji, kiedy możliwy jest feedback, kiedy możliwa jest dyskusja i rozmowa nad pewnymi pomysłami. W ogóle byłabym super ciekawa, gdyby taką forma gdzieś się pojawiła w spektaklach dla dorosłych, bo tak chociaż mamy tego typu rezydencyjne programy, to myślę, że one są potrzebne i coraz więcej jest ich naprawdę nam potrzebnych. Także to są moje takie ogromne brawa dla Teatru Miniatura za to, że wprowadził tego rodzaju program. O tym, co zmieniło się między pierwszą i drugą edycją Sztuka się robi, opowiada nam też Agnieszka Kochanowska. Na pewno odnieśliśmy się do wszystkich kwestii organizacyjnych, które na podstawie właśnie feedbacku, który dostaliśmy i od kolektywów, i od gości, to nam pozwoliło na większe wsparcie kolektywów w tej pracy. Ale też na przykład w zeszłym roku w pierwszej edycji mieliśmy 5 kolektywów. W tym roku zdecydowaliśmy się na mniejszą ilość ze względu na większy komfort dla tych osób do pracy, ponieważ mamy 3 sceny w Teatrze Miniatura i akurat wtedy dzięki swojej przestrzeni można się bardziej skoncentrować na pracy i mieć takie poczucie swojego miejsca po prostu. To, co jest dla nas bardzo ważne w tym projekcie, to jest też takie testowanie różnych sposobów na
taki proces wspierający pracę tych zespołów, więc poza pracą taką artystyczną odbywają się też takie spotkania wszystkich razem, podczas których też rozmawiamy o jakichś wyzwaniach, o tym, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi i jak wygląda praca z dziećmi w przedszkolu, jak na spotkanie z tą widownią. I to jest też właśnie ważny aspekt. W tym roku też dodaliśmy na przykład rozmowę o sposobach udzielania feedbacku, o tym, jak właśnie sobie pomagać nawzajem, wspierać się w tym tworzeniu. W czasie tegorocznej edycji Sztuka się robi, mogłyśmy zobaczyć 3 prezentacje warsztatowe. Pierwszą z nich był Ale Ogień Agnieszki Batuk, Krzysztofa Będkowskiego, Piotra Myszczyszyna, Joanny Róg. Moi drodzy, a czy wy wiecie, jakie są żywioły? Słucham? Woda jest, ślicznie, tak? Ziemia, myślałam, że ziemia będzie na końcu. Słucham? Powietrze oraz ogień! Kolejną prezentacją było Fuj Karoliny Maciejaszek, Maliny Przyślugi i Bartłomieja Orłowskiego. Wiesz, jakie okropne bakterie mieszkają na tym mikrofonie. Czy mu byłeś dokładnie ciepłą wodą zmykłem obie dłonie. A ostatnią Literówka Jakuba Drzastwy, Agaty Kędzi, Magdy Wolnickiej oraz Moniki Kiwak. A na migi? A na migi? A na migi? Latająca wyspa. Latająca wyspa. Jeszcze? Ciekawe. Latawie. Latawie. Lulujko. Obejrzałyśmy też spektakl A Ciało Mówi, który był rozwinięciem z zeszłorocznego projektu do takiej pełnoformatowej formy spektaklu teatralnego. To już była też taka dłuższa prezentacja, która właśnie miała formę spektaklu repertuarowego Teatru Miniatura w Gdańsku. Jestem różką. Jestem zupą pomidorową. Jestem poduszką, która ma swoje gęsi. A Ciało Mówi wyreżyserowała Aneta Jankowska przy współpracy dramaturgicznej Pauliny Giwer-Kowalewskiej. No to co, to ja może zainicjuję tą naszą dyskusję o propozycjach, które miałyśmy okazję widzieć, mówiąc 2 słowa takiego wprowadzenia może o każdej z nich, żebyście też sobie mogli wyobrazić, co nas spotkało w Gdańsku. I Ale Ogień była to prezentacja poświęcona 4 żywiołom: wiatr, woda, ogień i powietrze, powtórzę dla tych, którzy nie mają tego na bieżąco. Tutaj jakby autorzy starali się tworzyć taką przestrzeń skojarzeniową i badać te skojarzenia przedszkolaków z tymi właśnie żywiołami, ale też mam wrażenie, że sięgnęli oni pod taką najbardziej klasyczną formę opowieści, formę bajki. Druga z propozycji, czyli Fuj, to jest spektakl mający, część spektaklu mająca charakter koncertu, w której to zasłyszane przez autorów i autorki zdania wypowiedziane przez dzieci zmieniają się w formę piosenek dotyczących właśnie tego, co jest fuj, albo co może być odczuwalne jako fuj. Trzecia propozycja, czyli Literówka, to był spektakl chyba najbardziej nowatorski pod względem formy, przynajmniej dla mnie, ponieważ był on spektaklem choreograficznym, który taki wykorzystywał naturalne zainteresowanie dzieci w tym okresie edukacji, w tym okresie rozwojowym literkami, czytaniem oraz tym, że znaki graficzne mogą mieć swoje odpowiedniki werbalne, no a dodatkowo mogą coś znaczyć. I tutaj autorzy starali się właśnie wykorzystać różne sposoby tworzenia tych znaków w przestrzeni i jakby namówić dzieci na taką zabawę ich znaczeniami. I teraz ja streściłam, więc tobie, Kasiu, zostaje gorsza, czy jakby zawsze może nie gorsza, ale trudniejsza część, bo zapytam cię, co sądzisz o tych prezentacjach i w ogóle co sądzisz o tym naszym wyjeździe i pobycie w Gdańsku. Ja może jeszcze zanim powiem o samych przedstawieniach, jakichś swoich wrażeniach z nich, to trochę uzupełnię, że jeszcze to było jakby bardzo ciekawe,
ciekawe w projekcie Sztuka się robi, że to nie były tylko prezentacje, ale też rozmowy o nich. Pierwszego dnia po zobaczeniu tych trzech spektakli, czy trailerów spektakli, też właśnie jeszcze zanim to, byliśmy też zachęcani do zeskanowania QR kodem i w ogóle wszyscy widzowie byli zachęcani do zeskanowania QR kodu przekierowującego do ankiety, w której można się było wypowiedzieć, dać uwagi właśnie tym zespołom tworzącym przedstawienia. Natomiast po zakończeniu tych trzech prezentacji, widownia dorosła, a także artyści i artystki tworzące spektakle, zostali zaproszeni do zrobienia, do takiego omówienia moderowanego, jakby takiej moderowanej sesji feedbackowej, którą prowadziła Justyna Czarnota i w której rozmawialiśmy w grupach. Tutaj nikt nam nie chciał uwierzyć, ale my naprawdę z Kasią wylosowałyśmy numery te same i byłyśmy w jednej grupie i to było w żaden sposób przez nas, nie było to oszukiwane, nie wymieniałyśmy się z nikim, po prostu to było przeznaczenie, że musiałyśmy być w jednej grupie. Ale byłyśmy też w takiej grupie, w której byli reprezentanci wszystkich zespołów, więc trochę też można było porozmawiać o tym, jak artyści i artystki pracowali nad tymi przedstawieniami, dopytać o takie rzeczy warsztatowe i od kulis. I można też było jakby zobaczyć, co oni sądzą o swoich pracach nawzajem i też właśnie o tym, jak im poszła ta prezentacja. Natomiast wieczorem tego dnia było takie spotkanie już w dużo luźniejszej, bankietowej formule, w której po prostu można było przyjemnie spędzić czas i porozmawiać z osobami, które właśnie też przyjechały na te wydarzenia Sztuka się robi. I dla mnie tutaj dwie takie szczególnie ważne były rozmowy, które prowadziłyśmy, bo z jednej strony rozmawiałyśmy z krytyczką teatralną Kasią Lemańską, z którą jakby bardzo ciekawe było dla mnie usłyszenie też tego, co ona sądzi, co ona widziała w tych przedstawieniach, oraz rozmowa z Joanną Żygowską, którą gościłyśmy zresztą w odcinku podcastu o teatrze poświęconym Teatrowi dla Młodzieży, dyrektorką Centrum Sztuki Dziecka oraz jedną z osób, która była w tej komisji wybierającej zespoły, które przyjechały na rezydencję w ramach Sztuka się robi i która jest absolutną ekspertką w dziedzinie teatru dla młodszego widza. I tutaj to było dla mnie w ogóle fascynujące usłyszeć analizy tych przedstawień robione przez Asię, dlatego że ona mi otworzyła bardzo i trochę zmieniła spojrzenie na te przedstawienia i bardzo mi otworzyła dużo takich ścieżek myślowych, dlatego że nie jestem żadną ekspertką od teatru dla młodszego widza. Trochę spektakli tego typu widziałam, ale jednak to nie jest podstawowa rzecz, którą się zajmuję, więc jakby właśnie ta możliwość spotkania się z osobą, która ma tak ogromną wiedzę jak Asia, była po prostu niezwykle, niezwykle cenna i też wpłynęła na to, jak ja w ogóle myślę o tych przedstawieniach. Więc to jest też takie, że Sztuka się robi, ma też takie cele właśnie sieciująco, feedbackowe. Tutaj też jakby działa i pracuje i myślę, że to jest jakiś ważny efekt. Więc myślę, że te moje opinie są właśnie w dużej mierze też ukształtowane w jakimś sensie przez te rozmowy i przez tę możliwość przegadywania tych spektakli i z tobą, i w czasie festiwalu, i z właśnie Kasią i Asią. No i jakby to, co mnie się wydało ciekawe, znaczy tak, ja przede wszystkim muszę zaznaczyć, że nie jestem podstawowym odbiorcą tych spektakli teatralnych, to znaczy to nie jestem przedszkolakiem i pewne rzeczy dla mnie były nieco, powiedziałabym, nużące i trochę właśnie nie pod mój typ odbioru, ale rozumiem, że to się brało stąd, że no właśnie, no nie jestem już w tej grupie wiekowej i trochę potrzebuję innego typu stymulacji jako widzka. Dlatego ważne dla mnie było obserwowanie tego, co dzieje się na widowni, co robią i jak te spektakle odbierają ci młodsi widzowie, którzy tam są. I jeżeli chodzi o, tak, mnie się najprzyjemniej oglądało Fuj, w takim sensie, że to jakby ta formuła koncertu, energii, zabawy, po prostu to było bardzo, bardzo wciągające i dobrze zagrane, jest takim po prostu pełnym zaangażowaniem. Natomiast jedna rzecz, która tam mi się wydała, której chciałam powiedzieć, która trochę mnie zastanowiła, to była taka, że oni jednak w tą kategorię Fuj bardzo mocno jakby wyciągali z opowieści, które wynikały z ich spotkania z dziećmi, bez komentarza i bez filtra. I skutkiem tego było to, że no tak, Fuj, mogą być, nie wiem, warzywa i Fuj, są gluty z nosa i Fuj, są jakieś tam jeszcze inne rzeczy. No ale potem na przykład dowiadywaliśmy się, że Fuj to jest też na przykład bieganie, skakanie, kręcenie się, wiercenie. No i to są takie rzeczy, które, takie odruchy cielesne, które bardzo często tłumimy, a które są naturalne i które są nam potrzebne, a szczególnie są potrzebne osobom neurotypowym, czy na przykład osobom z autyzmem, osobom z ADHD, to jest jakby coś, co powoduje, że taki rodzaj normatywny
aktywizacji cielesnej powoduje, że niektóre osoby są skazywane na poważne jakby, nie chcę powiedzieć, że cierpienie, ale jednak jakieś właśnie zmiany tego, co jest naturalne dla nich i dla ich ciała, dlatego tylko, że pewne ramy, które sobie narzucamy przemocą w społeczeństwie funkcjonują, a tak naprawdę spokojnie można się kręcić i bawić, nie przeszkadzając nikomu dookoła, tak? Więc to jest jakoś rzeczywiście tutaj dla mnie to było... Czy miałam jakiś problem z tym, że to w tym spektaklu wszystkie te rzeczy były nie skomentowane i w żaden sposób nie było tego właśnie dorosłego spojrzenia, że okej, że coś z tego dalej można wyciągnąć, że no ale może być inaczej, że być może nie musimy tylko powtarzać tej kategorii fuj, ale możemy ją też w jakiś sposób się jej sprzeciwiać albo wykorzystywać na inne sposoby. Natomiast jeżeli chodzi o literówkę, to było to takie przedstawienie, które dla mnie było trudne, bo po prostu miało dość wolny rytm. Natomiast zauważyłam, że bardzo podobało się tej widowni dziecięcej, która z jednej strony przejęła, weszła, wkroczyła na scenę i zaczęła się bawić i coraz bardziej odważnie tak naprawdę, nawet bez zachęty, tylko tak jak właśnie samoczynnie przejmować scenę, aż do tego momentu, że po zakończonym spektaklu te dzieci zostały i bawiły się poduszkami, które były rozrzucone w polu gry, ale cały czas te dzieci były w jakiejś takiej, w takim kontakcie z opowieścią i cały czas dopytywały, ale co dalej? I chciały też słuchać tej historii. No a jak jest u ciebie, Kasiu? Jakby co sądzisz, jakie są twoje wrażenia po tych prezentacjach z pierwszego dnia Sztuka się robi? Ja się bardzo z tobą zgadzam w twoich opiniach. Też gdzieś najlepiej bawiłam się na tym fuj. Chociaż ja z kolei i widzisz, no bo są we mnie dwie Kasie. Jedna Kasia jako taka radosna, widzka zdystansowana, znaczy właśnie niezdystansowana, no to weszłam w te fuj i tam sobie może nie, że wywijałam z dziećmi, bo jednak to by było pewna przesada z mojej strony, no ale kiwałam się tam na boki, było mi przyjemnie. No ale później też zaczęłam już jako ta Kasia teatrolożka o tym myśleć. I ja tam z kolei miałam taki problem pomieszania porządków, bo miałam wrażenie, że jakby ta kwestia fujowości nie jest jakoś dookreślona i że jakby w każdej piosence fuj zmienia swoje znaczenie i nie do końca cały czas było dla mnie jasne, czy zostajemy w temacie, czy już w ogóle jesteśmy w zupełnie innym temacie. I jakoś tak brakowało mi jakichś konsekwencji albo jakiejś możliwości, wiesz, jakiejś możliwości jakby skomentowania też tego właśnie, co się dzieje i czemu tak przeskakujemy i czemu tak lecimy. Jeżeli chodzi o literówkę, no to ja jakby miałam ten sam problem co ty, też zresztą o tym rozmawiałyśmy, że jakby niekoniecznie jesteśmy na etapie naszego rozwoju, kiedy zajmują nas literki, ich znaczenia, raczej już składamy te literki w jakieś teksty, więc być może dlatego nie do końca czułam się zafascynowana tym, co oglądam. Ja też myślę, że obie jesteśmy też tym typem, który ogląda seriale na Netflixie jednocześnie scrollując, jednocześnie rozmawiając i jakby jestem przyzwyczajona po prostu do bardziej dynamicznych zmian akcji i to pewnie też właśnie przez to jak na co dzień oglądam rzeczy dla przyjemności. Więc też miałam takie poczucie bardzo dużego zwolnienia, ale to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to, że wydawać by się mogło, że właśnie to nie jest dla dzieci, bo dzieci też potrzebują dynamicznych sytuacji, dynamicznych zmian obrazów, a wcale nie. Wydaje mi się, że one bardzo fajnie weszły w ten świat i że być może gdzieś ten nastrój tego spektaklu, jego tempo i to, jak przekazywał znaczenia, jakoś super współgrało z tymi dziećmi, z tym, czym one się teraz fascynują na tym etapie właśnie nauki czytania, nauki literek. I widziałam, że one się dobrze bawią i że odnajdują się w tej nieoczywistej formie. I to dla mnie jakby jest, wiesz, taki fakt, który muszę przyjąć i który jakby sprawia, że wiem, że ten spektakl spełnił, czy ta forma prezentacji spełniła swoją funkcję. A myślę, że też trochę ciekawych rzeczy dotyczących tego, jak pracować z przestrzenią i jak pracować z ciałem, wyciągnęłam z tego dla siebie. Ale też chciałam tutaj rozszerzyć naszą dyskusję, no bo obejrzałyśmy też wspomniany przez ciebie spektakl już A Ciało Mówi, który był właśnie już takim
pełnym spektaklem, a powstał na bazie zeszłorocznego trailera czy fragmentu. Ja może powiem, jak to wyglądało w zeszłym roku i jak to wyglądało teraz. Bardzo się cieszyłam, że ten spektakl trafił do repertuaru Teatru Miniatura, ponieważ to była chyba moja ulubiona zeszłoroczna prezentacja. I w zeszłym roku wyglądała ona tak, że było ciemno i siedzieliśmy wszyscy na podłodze. I takim elementem, który utkwił mi w pamięci, było to, że aktorzy i aktorki chodzili wśród nas z małymi leterkami i jakby naświetlali różne elementy ciała, najpierw swoje i potem publiczności, i opowiadali o nich bardzo poetyckim językiem. No i przykładowo, nie wiem, oglądali żyłki na czyjejś ręce i opowiadali, że o, że żyłki, że jakby widzę rzekę, rzeka płynie, ma taką wodę, więc bardzo metaforyzowali poszczególne elementy ciała, a później też pracowali nad pewnym połączeniem abstrakcyjnych historii z abstrakcyjnym ruchem. I tak jak w zeszłym roku, tak jak i w tym roku, wydaje mi się, że publiczność była tym bardzo zafascynowana i każdy chciał usłyszeć coś w ogóle takiego odkrywczego i nieoczywistego o swoim ciele, i że to wciągało zarówno dzieci, jak i dorosłych do tego świata wyobraźni. To było bardzo fajne. Fajnie też było widzieć to w takiej rozwiniętej, wydłużonej formie. I co jeszcze mi przyszło do głowy, że wydaje mi się, że ten spektakl jest w ogóle taką idealną lekcją dla tej małej widowni, której my gdzieś tam nie dostaliśmy w swojej edukacji, jak w ogóle czytać choreografię, jak można czytać ruch ciał i jak pracować z takimi formami teatralnymi, które nie są oparte na słowie, tylko są oparte na ruchu, bo on w jakiś sposób pokazał, jak taka wyobraźnia taneczna, wyobraźnia choreograficzna może działać i zachęcał też do jej rozbudzania. I strasznie mi się to wszystko w tym spektaklu podobało. A jak tobie? Też się to przedstawienie podobało. Było dla mnie ciekawe i było dla mnie też takie przyjemne odbiorczo. To znaczy po prostu dobrze się tam czułam, bezpiecznie, zrelaksowana. Tak, było dla mnie odrobinę w pewnym momencie już nużące, ale to znowu jest kwestia tego, że tego o czym mówiłyśmy przed chwilą, czyli że no, nie jesteśmy tym docelowym odbiorcą, ale też no, ja rzeczywiście jestem taką widzką, która potrzebuje bardzo intensywnych bodźców, szybkiego mówienia i szybkiej akcji, żeby się nie nudzić. Natomiast faktycznie to przedstawienie działało w jakiś taki przyjazny sposób z odbiorcami. Wydaje mi się też bardzo ważne to, o czym mówisz, o tym uczeniu choreografii, że to jest rzeczywiście jakieś ciekawe. Ciekawe było też dla mnie to, że scenografia tego spektaklu była bardzo prosta. Tam były trzy takie małe baseny, tak to można chyba nazwać, takie po prostu drewniane misy, w których znajdował się piasek kinetyczny, trzy różne rodzaje piasku kinetycznego. I aktorzy jakby grali, wchodzili też w to, dotykali tego, rozsypywali to, a po zakończonym spektaklu wszyscy mogli się tym piaskiem pobawić. I to było bardzo przyjemne. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu widziałam na żywo piasek kinetyczny i jakby dwa te rodzaje piasku nie były aż takie fajne, ale jeden był rzeczywiście super. I sama ta jakby forma zabawy, możliwość zabawy po spektaklu była po prostu niezwykle przyjemna i też była takim rodzajem innego typu stymulacji po tej stymulacji odbioru, że mogliśmy coś zrobić właśnie manualnie, że mogliśmy coś zrobić z, ale też nawiązać trochę inny kontakt właśnie ze scenografią, tak? Bo to też jest przecież dotknięcie tego, co dotykali przed chwilą aktorzy, tak? Zazwyczaj nie mamy takiej możliwości w teatrze dramatycznym, tak? Nie możemy sobie wejść na scenę i podotykać scenografii, więc ta forma jest w jakiś sposób ograniczona. A tutaj rzeczywiście jakby miałam też wrażenie, że to jakoś tak poszerzało te możliwości percepcyjne, więc to było rzeczywiście jakieś bardzo, bardzo ciekawe. No rzeczywiście było tak, że trudno było dorosłych również od tego piasku odgonić i my śpieszyłyśmy się na pociąg, więc musiałyśmy już odejść od tej super piaskownicy, ale trochę żałuję, że nie zostałyśmy tam dłużej. Ciekawą informacją też dla mnie dotyczącą tego projektu jest to, że kolektywy pracujące w ramach Sztuka się robi mają okazję skonfrontować swoje pomysły z dziećmi, do których adresują przedstawienie. Agnieszka Kochanowska opowiedziała nam, dlaczego to jest tak ważne. Okazuje się w ogóle, że artyści teatru dla dzieci rzadko mają do końca kontakt z dziećmi. Na przykład w szkołach artystycznych głównie pracują nad rzeczami dla dorosłych i później często lądują w teatrze już robiąc spektakle dla dzieci i różne rzeczy się dzieją wtedy. Często się na przykład okazuje, że wiek oczekiwany czy zakładany na początku okazuje się inny od tego wieku, dla którego ten spektakl został rzeczywiście przygotowany.
przygotowany i bardzo często się tak właśnie dzieje z przedszkolakami, że zakładamy, że będzie to spektakl 4+, a okazuje się, że to jest spektakl 6+, czy 8+. I akurat ten aspekt, ta współpraca z przedszkolami i możliwość realnego kontaktu z grupami dzieci jest tak najważniejszym aspektem właściwie tej pracy. Z tych kolektyw, które były w zeszłym roku, a było ich 5, 2 osoby miały kontakt tak naprawdę z dziećmi, czy prowadzą właśnie jakieś zajęcia. Dla całej reszty był to jednak pierwszy kontakt i przede wszystkim pierwszy kontakt w grupie, bo co innego to jest dziecko, że tak powiem, własne, czy dziecko znajomych, a co innego to jest rzeczywiście grupa przedszkolna i to jest bardzo specyficzne doświadczenie i bardzo dużo też o tym rozmawialiśmy właśnie na tych naszych popołudniowych spotkaniach i też jakie procesy się wydarzają. Dzięki temu też artyści mogą zobaczyć, jak rzeczywiście funkcjonuje taka grupa, jaki ma, że tak powiem, stan skupienia, w jaki sposób się właśnie skupia, jak też funkcjonuje razem. Co działa, a co nie działa w takiej grupie. Często nam się wydaje właśnie, że takie dłuższe sceny mogą zadziałać, a często nie działają na przykład w takiej grupie młodszej. Jakie sposoby interakcji, bo też jakieś sobie przyjęliśmy takie sposoby interakcji, które działają w teatrze, czyli jakieś odpowiadanie chórem, a pytanie, czy możemy znaleźć sobie jakieś inne sposoby na tą interakcję i na ten kontakt, czy on rzeczywiście musi być taki gremialny i tylko w jedną stronę. Więc to wszystko podczas tej pracy w przedszkolach można sobie spróbować. Też często artyści sobie zakładają, że chcą wziąć materiał od dzieci, że tak to ujmę. Na przykład w tym roku jeden kolektyw pracuje nad takim tematem fuj, co jest fuj, i właśnie dramaturżka Marina Przysługa zbierała ten materiał od dzieci, zapisywała sobie i później z tego pisała teksty piosenek, więc często też to tak wygląda, że materiał wyjściowy jest takim materiałem od dzieci bezpośrednio. W czasie pokazów tych właśnie prac w ramach Sztuka się robi, na widowni zasiadają nie tylko przedszkolaki i ich rodzice, ale także dyrektorzy teatrów i jakby osoby, które na co dzień zajmują się, mają taki głos decyzyjny w produkowaniu spektakli teatralnych dla młodszego widza. Michała Derlatkę, dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Miniatura w Gdańsku, zapytałyśmy, czy celem takiego doboru gości jest zachęcenie dyrektorów instytucji do wzbogacenia oferty repertuarowej kierowanych przez ich instytucji właśnie o spektakle dla przedszkolaków. Tak, dokładnie o to chodzi. To jest, no, z jednej strony mówię o jakimś tam prawie do mylenia się i do jakiejś swobody twórczej, no z drugiej strony ja rozumiem, że ten typ publiczności wymaga jakiś rodzaj presji na kolektywach, bo jednak no, jest to rodzaj takiego właśnie, nie wiem, rynku, tak? Czy pokazywania tego, co ewentualnie ktoś mógłby zrobić potem. Więc obecność dużej ilości dyrektorów, no myślę, że może być dla nich atutem o tyle, że oni mogą sobie wypatrzyć coś, czy jakiś element tego spektaklu, czy jakąś formę, która się spodoba, czy jakiegoś artysty zaangażowanego w te działania, wykorzystać go dalej w pracy właśnie już takiej bardziej instytucjonalnej, ułożonej, czy zaprosić jednego z tych artystów do współpracy, bądź do rozwinięcia pokazanego szkicu w formę spektaklu. Jest to taki rynek sztuki mały. Pewnie interesuje Was też to, na jakiej zasadzie wybierane są zespoły, które przygotowują swoje prezentacje w ramach tego projektu. My o to zapytałyśmy Agnieszkę Kochanowską. Grupa wybiera jury i w tym jury jest dyrektor teatru, jest Joanna Żygowska, czyli dyrektorka naszej instytucji partnerskiej, która właśnie też współorganizuje projekt, czyli Centrum Sztuki Dziecka. Jest Justyna Czarnota, która prowadzi merytorycznie ten projekt wspólnie ze mną i jest też pedagogą teatru, też jest specjalistką od teatru dla dzieci i młodzieży. Oraz w tym roku Monika Tomczek, czyli nasza pedagogka teatru w Miniaturze. Kolektywy zgłaszają się anonimowo, w związku z tym nie wiemy, kto wymyślił daną koncepcję. Wybieramy właśnie na podstawie tego, jaki jest pomysł, jakie metody zostały zaplanowane i też w dużej mierze właśnie, jak kolektyw chce pracować z dziećmi i na ile ten pomysł jest świeży, w jaki sposób oryginalny, na ile zakłada pewien eksperyment i poszukuje jakiegoś nowego formatu, czy odchodzi od takich zwyczajowych sposobów i skojarzeń, na ile może być właśnie eksperymentem. Więc to są takie dla nas wytyczne i to, czego szukamy. Czasami są to takie bardziej ryzykowne rzeczy, na które może dyrektorzy by się nie zdecydowali, ale dzięki próbie ich realizacji możemy też zobaczyć, na ile rzeczywiście są ryzykowne, a na ile to właśnie może być bardzo ciekawa koncepcja i spokojnie do wprowadzenia w teatrze, bo też od razu widzimy reakcję widowni, też reakcję rodziców, reakcję dzieci, więc też można zobaczyć taki zalążek spektaklu, ale też zobaczyć jakby reakcję na to, czyli troszeczkę
troszeczkę powiedzmy, że zakładamy sobie w tym projekcie, że jest mniejsze ryzyko później do realizacji, jeżeli już mamy szansę to w jakimś stopniu zobaczyć na scenie, tak? I zobaczyć, jak to wygląda i jak jest odbierane. Michała Derlatkę, który, jak przed chwilą usłyszeliście i usłyszałyście, jest w tym jakby w tej komisji, która wybierała zespoły na rezydencję, zapytałyśmy o to, na co ta komisja zwracała szczególną uwagę w czasie oceny wniosków. No to chyba tak jak powiedziałem, no jest to gdzieś jakaś tematyka czy jakiś rodzaj formy, która została zaproponowana przez kolektywy i też różnorodność, jeżeli chodzi o zestawienie tych wyłonionych do rezydencji projektów. Chodziło o to, żeby spróbować jakoś tak podejść z różnych stron do tematu. No stąd z jednej strony mamy Aleogin, czyli kolektyw mówiący o dziecku, które jest nadaktywne, czyli czymś, co może być jako temat bliski takim małym dzieciom, jednocześnie może być jakimś rodzajem, nie wiem, wskazówki czy pomocy dla rodziców, którzy mają dziecko, które bawi się jako ogień i ciężko jest mu czasem nad swoimi emocjami na przykład panować. Z drugiej strony mamy zabawę formalną z tematem, który dla dzieci jest bardzo interesujący, czyli fuj. Karolina Maciejaszek z Marią Przyślubą i z Bartłomiejem Orłowskim zajęli się wszystkim tym, co dzieci, nie wiem, brzydzi, ale jednocześnie pociąga. I w jakiś zabawny sposób tak zdeklarowali się, że będą tym tematem operować, szukać jakiegoś wspólnego języka, bawić się z tym widzem. Chodziło też o jakiś rodzaj różnorodności w tych projektach. A na pewno zwracaliśmy na to uwagę, jak klarownie kolektywy przedstawiają swoją wizję, w jaki sposób chciałyby włączać w proces ten twórczy, w proces powstawania tego szkicu nasze grupy przedszkolne, które służą za taką, nie wiem, pomoc, pierwsze zderzenie z widzem, badanie właśnie gustów, czy coś działa, czy nie działa, więc te kolektywy, które się dostały, też zakładały udział w tych grup przedszkolnych. Też to nie było kluczowe, ale wydaje mi się, że jest to ważne zaangażowanie zespołu teatru, bo daje to jakąś możliwość no, przepływu energii, przepływu informacji, wiadomo, że teatr jest w stanie realizować, nie wiem, 4-5 premier rocznie, natomiast taki projekt pozwala poznać dużo większą ilość tych kolektywów twórczych, czy jakichś sposobów spojrzenia na to, jak pracować. Więc jest to taki troszkę wewnętrzny też ferment i przepływ energii i informacji między zespołem Teatru Miniatura, a zespołami twórczymi z całej Polski. To samo pytanie zadałyśmy Justynie Czarnocie. Przede wszystkim to, że ponieważ to był ten projekt zakłada zgłaszanie koncepcji, które mają być potem rozwijane, testowane w kontakcie kolektywów między sobą, ale też w kontakcie z dzieciakami. Bardzo nam zależało na tym, żeby to nie były pomysły na całe gotowe spektakle. No bo jak już masz wszystko wymyślone, no to taką eksplikację tak naprawdę możesz zanieść bezpośrednio do teatru, do dyrektora. Ja rozumiem, jak to jest skomplikowane, no ale to nie jest ten typ rezydencji, na której potrzebujesz mieć coś takiego, żeby sobie po prostu wszystko odwracać, nie? Drugim aspektem było to, że zastanawialiśmy się, na ile ten projekt jest oryginalny na tle w ogóle propozycji dla dzieciaków, takich, które można zobaczyć w Polsce, no bo zależy nam, żeby wspierać takie rozwiązania naprawdę testowe, nie? Że o, jak takiego tematu w ogóle nie ma, albo jak taki temat jest, ale jest omówiony z jakiejś takiej perspektywy zaskakującej, no to jest super. Albo jak na przykład to jest tak radykalny temat, że nikt od razu by się nie zgodził, żeby zrobić go w teatrze, no to są wszystko takie pomysły, które no, są wodą na nasz młyn i z którymi potem ciekawie jest pracować. Bo myślę sobie, że to, co właśnie daje ta rezydencja i Michał Derlatka uważam, że wspaniale o tym mówi, to jest właśnie to, że ej, to być może jest jedyna taka okazja, żeby ci coś nie wyszło. Żebyś zrobił coś, co właśnie z czego jesteś niezadowolona i żebyś sobie powiedziała potem ej, dobra, czyli tak nie. To jak mogę? I tutaj nie masz tego kontekstu ocennego, że wiesz, to wchodzi do repertuaru, potem schodzi z repertuaru, tobie jest przykro, ktoś pisze nie tak. Tylko tu jest po prostu, no laboratoria tak działają. Żeby coś ci wychodziło, coś ci musi nie wyjść w jakimś momencie. No i myślę sobie to, że ktoś tworzy warunki, żeby właśnie sprawdzić, czy ci to wyjdzie, z taką zgodą na to, że może ci to nie wyjść, no to jest po prostu super przefajne i bardzo potrzebne też, nie? Myślę, że wszyscy o to apelują, że wszyscy mówią, wspierajmy sytuacje, które nie wymuszają nadprodukcji, ale właściwie wszystkie konkursy wspierają i tak nadprodukcję, nie? No bo jak robisz projekt, to on się musi czymś skończyć. Tutaj też jest tak poniekąd, nie? Ale myślę sobie, że łatwiej jest przetestować, kiedy robisz pokaz 15-minutowy, 20-minutowy, niż kiedy masz wszystko już wymyślone, nie? I to jest takie zastane. Więc na pewno ten aspekt ryzyka jest takim aspektem ważnym przy ocenianiu.
Im większe jest ryzyko, to tym bardziej jesteśmy otwarci na takie projekty. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałyśmy, podkreślają to, że ten projekt ma taki charakter eksperymentalny i laboratoryjny. Znaczy, że jest w nim przestrzeń na jakiś rodzaj porażki, czegoś, co jest nieudane, na próbę, która zakończy się ogólnie rzecz biorąc niepowodzeniem albo częściowym niepowodzeniem. I Michał Derlatka mówi o tym tak. Staram się na pierwszym spotkaniu z kolektywami inicjującym te rezydencje dać im poczucie jakiegoś takiego bezpieczeństwa. No, inkubator jest czymś takim, gdzie no, możemy się pomylić, możemy postawić jakąś śmiałą tezę i ją zweryfikować praktycznie, więc wydaje mi się, że dla wielu osób ten komfort świadomości, że można się pomylić, to daje, że tak powiem, odwagi w działaniu. Lęk przed jakimś rodzajem porażki, wiadomo, że jest w stanie nas skutecznie pozbawić motywacji do działania, nie? Więc tutaj zakładamy, że no jeżeli komuś się noga poślizgnie, to też się nic nie stanie. Te formy mają około 20 minut do pół godziny, które powstają w ciągu tygodnia. Są jednym z kilku pokazów danego dnia. Są w zamyśle pokazywane raz, a sama świadomość widzów, którzy często są widzami branżowymi, że projekt powstał w tydzień i w takiej właśnie formule, no też daje taki inny rodzaj oglądu. Patrzymy na to trochę inaczej niż na spektakl, który był przygotowywany przez 2 miesiące, na który jakieś tam duże środki finansowe i nakłady pracy zostały włożone. Więc myślę, że chodzi właśnie o ten komfort pracy i komfort poszukiwań artystycznych. Projektem, który w zeszłym roku najbardziej mi się podobał, to było wspomniane już przez nas A Ciało Mówi, które mogłyśmy obejrzeć w takiej pełnej spektaklowej formie w tym roku. Agnieszkę Kochanowską zapytałyśmy o to, dlaczego to właśnie ten projekt został wybrany do rozwiniętej realizacji. Rzeczywiście zbieraliśmy dosyć dużo takiego feedbacku właśnie po tych wszystkich pokazach i zbieraliśmy go w formie ankiet od gości, ale też rozmawialiśmy bardzo dużo w naszym zespole teatralnym w miniaturze i z pedagogami teatru i z innymi pracownikami merytorycznymi, ale nie tylko właściwie, bo zbieraliśmy takie opinie czy jakby samopoczucie też innych pracowników, bo jednak u nas dużo pracowników jest zaangażowanych w działania i chętnie się wypowiada. Natomiast też rozmawialiśmy oczywiście w gronie jurorskim konkursu i na podstawie tych wszystkich opinii, wszystkich dyskusji wybraliśmy ten projekt i też dlatego, że wydał nam się bardzo ciekawy tak w kontekście tego, co się współcześnie dzieje, co jest jakby współcześnie ciekawe, czyli ta dyskusja o ciele, o samoakceptacji, o takiej ciałolubności. A jeszcze do tego ten sezon, który realizujemy, zdecydowaliśmy się realizować pod hasłem Czułość i to nam się bardzo dobrze wpisywało, właśnie taka czułość wobec ciała, uważność na ciało, więc wszystko tu się zgrało. Michał Derlatka dodaje. A Ciało Mówi kilka rzeczy wydało nam się bardzo interesujących. Jedna z nich to jest to, że ten temat ciała pozytywności czy sposobu mówienia o ciele w sposób nieoceniający, o różnorodnych ciałach. No wydało nam się to bardzo współczesne, bardzo, że tak powiem, na fali. Ta inscenizacja, którą Aneta Jankowska zaproponowała razem z Collective Touchem, czyli współtwórczyniami tego pokazu, też była bardzo fajna. Gdy artyści szukali, skupiając uwagę na jakichś szczegółach ciała widzów i swoich własnych, szukali takich metafor w mówieniu o tym ciele. Więc praktycznie wyglądało to tak, że artyści przemieszczali się wśród widzów, wyciągali jakiś detal i mówili, no tutaj to wygląda jak jakieś wzgórza, to jak powierzchnia Marsa. No było to bardzo ładne. Dzieci bardzo fajnie wchodziły w interakcję, tym każde z nich chciało też posłuchać opisu siebie i tego, przejść ten proces metaforyzacji swojego własnego ciała. Przy tym udało im się wytworzyć taką atmosferę bliskości i wspólnego bycia. No jest to jakaś nowa jakość, właśnie tak jak mówię, szukamy jakichś takich sposobów na ten teatr dla tych małych dzieci. Była to o tyle nowa jakość, że to nie był taki spektakl przedstawiany fabularnie od początku do końca, tylko rodzaj udramatyzowanego, posiadającego takie różne segmenty, powiedzmy tematyczne, bycia razem i skupiania się na tym temacie ciała. Wydało nam się to bardzo interesujące. No i Aneta faktycznie w sierpniu i wrześniu tego roku razem z naszymi aktorami i także dziewczynami z Collective Toucha rozwinęła ten szkic do formy spektaklu, dodała elementy scenograficzne, dodała muzykę skomponowaną na potrzeby spektaklu. No i był zagrany kilkakrotnie i teraz będziemy mieli szansę zobaczyć go w drugim dniu rezydencji, czyli w niedzielę. No i zobaczyć, jak to wyszło. I to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Bardzo gorąco dziękujemy Teatrowi Miniatura za zaproszenie, które umożliwiło nam wejście w świat teatru dla przedszkolaków. Dziękujemy również
Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za użyczenie nam mikrofonów. Serdecznie dziękujemy Justynie Patole za pomoc w montażu dzisiejszego odcinka. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!